Jeśli chodzi o problem otyłości, to od dwóch lat mierzony on jest w ramach Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego. Na przestrzeni tych dwóch lat problem otyłości w Polsce powiększył się, ponieważ w porównaniu do dwóch lat wstecz procent ludzi otyłych w Polsce zwiększył się o 2,1 punktu procentowego. W tej chwili wynosi on 25,2 punktu, czyli ponad 1 czwarta społeczeństwa polskiego cierpi na otyłość. Oczywiście należy tutaj określić, co to jest otyłość. Tak? Otyłość jest to wskaźnik Body Mass Index, ponad 30 mierzony dla wszystkich osób, które ukończyły 20 rok życia. Także sytuacja w Polsce nie jest najlepsza. Znaleźliśmy się w roku 2016, jeśli chodzi o badanie Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego i poziomu otyłości, na piątym miejscu w Europie. Przed nami są Brytyjczycy, gdzie ten poziom otyłości jest wyższy, 28,1. Potem są Czesi, Słowacy i Irlandia. My na miejscu piątym. Za nami Rosjanie, Białorusini. Niemcy i Ukraińcy. Tak to wygląda jeśli chodzi o Europę. Oczywiście inne kraje mają większe problemy, bo na przykład kraje, kraje arabskie. Takie jak Katar, Oman, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn to w tej chwili kraje o najwyższym współczynniku otyłości, przekraczającym 36,7 punkta procentowego. Problem jest rzeczywiście bardzo istotny, natomiast nie odbiega. Ten wskaźnik bardzo w dół, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, tam problem otyłości również istnieje. Ten wskaźnik jest na poziomie 33,7 punkta procentowego. Ciekawym jest stwierdzenie również, kto jest najszczuplejszy w cudzysłowie, a mianowicie w Europie są to przede wszystkim Duńczycy, także Szwajcarzy. A zdecydowanymi, najszczuplejszymi w Europie są Austriacy. Tam ten wskaźnik otyłości wynosi tylko 18,3 punkta procentowego. No, oczywiście, należałoby brać przykład z Japończyków, ponieważ tam problem otyłości zasadniczo nie występuje, ponieważ tylko 3,3% populacji cierpi na otyłość. Otyłość jest poważnym problemem narastającym w Polsce. To pokazuje. Badanie otyłości w ramach indeksu bezpieczeństwa żywnościowego. Otyłość prowadzi do wielu chorób, w związku z tym, rzeczywiście problem narastający, problem, którym należałoby się bardzo istotnie zająć w naszym kraju.